Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam narożnik loft. Mebel z funkcją spania, regulowanymi zagłówkami i pojemnikiem na pościel. Pokażę, jak się rozkłada i przetestuję go dla Was. Emilia Łanoszka, zapraszam. Mówiąc o narożniku loft, warto wspomnieć o kilku jego najważniejszych cechach. Po pierwsze, posiada regulowane zagłówki i podłokietniki. Możemy go z łatwością dopasować do swoich potrzeb dzięki kilkustopniowemu systemowi regulacji. Mi najwygodniej siedzi się, gdy zagłówki i podłokietniki są podniesione, ale osoba siedząca obok mnie bez problemu mogłaby dopasować ich wysokość do swoich preferencji. Po drugie, narożnik posiada funkcję spania typu delfin. Aby rozłożyć mebel, wystarczy wysunąć szufladę, w której jest ukryty dodatkowy materac. Należy pociągnąć go do góry, by stworzyć miejsce do spania. To co ważne, w meblu kryje się również pojemnik na pościel, który jest naprawdę spory. Po rozłożeniu na powierzchni spania widoczne są łączenia. Część, która stanowi siedzisko, przez poduchy jest wypukła, a ta płaska. Po trzecie, narożnik jest naprawdę wygodny. W siedzisku zastosowano sprężyny faliste i piankę, a w oparciu piankę na pasach tapicerskich. To sprawia, że siedzisko jest dość sprężyste, oparcie jednak twardsze. Jednak wspólnie z regulowanymi podłokietnikami i zagłówkami tworzą świetne miejsce do odpoczynku, z którego na pewno będziecie zadowoleni. Warto zwrócić uwagę również na detale. Chromowane nóżki, ładnie wykończony tył, czy widoczny ściek, który znajduje się w tych miejscach. My dziś pokazujemy Wam narożnik wykonany w tkaninie Fancy 99, więc nić do niego mocno kontrastuje. Na naszej stronie twojemeble.pl znajdziecie również narożnik w wersji prawostronnej. Narożnik loft to funkcjonalny mebel, który idealnie sprawdzi się w większych salonach. Szukacie mniejszych rozkładanych mebli tapicerowanych? Koniecznie zobaczcie nasze inne filmy. Czekamy na Wasze łapki w górę i subskrypcje. Do zobaczenia!